Jakiś czas temu miałem przyjemność otrzymać w prezencie dwa komiksy, których nigdy w Polsce nie przetłumaczono ani nie wydano, a za granicą były dołączane do niektórych wersji kolekcjonerskich Rizena i Eleksa. Są to więc, wydaje mi się, dwie małe ciekawostki, które pozwalają nam ujrzeć nieco szerszy obraz fabularny, tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku Gothic Der Comic. Zapraszam Was na ten krótki, ale myślę, że treściwy odcinek. Tak właściwie to ten materiał chciałem zrobić już dawno temu, bo temat komiksów chodził za mną przynajmniej rok czasu, gdy zacząłem myśleć nad jakąś formą ich udostępnienia. Tak czy inaczej, Eleks był po angielsku, a Rizen po niemiecku, więc wypadało wcześniej je przetłumaczyć, tak żebyście mogli dostać od razu gotową do czytania wersję. Jeśli chodzi o Eleksa, to uważam go za całkiem interesującą i pasującą do klimatu tej gry historię poboczną, a dodatkowo jeśli przeszliście już pierwszą część i staraliście się wykonać wszystkie zadania w obozie banitów, to ta opowieść naświetli Wam okoliczności powstania jednego z takich zadań, co mi osobiście się bardzo podobało. W przypadku Rizena komiks jest trochę bardziej ogólnikowy i właściwie to nie odkrywa za wiele przed czytelnikiem po jego lekturze, ale i tak uważam, że dla fanów pierwszego Rizena, bo właśnie niego tyczy się fabuła, to mimo wszystko pozycja obowiązkowa. Oba komiksy są do pobrania za darmo z linków w opisie, a ja chciałem jeszcze tylko dodać, że gdy po przetłumaczeniu historyjki o Nasty zabrałem się do tłumaczenia niemieckiego komiksu o Donie Estebanie oraz Inkwizytorze, przypadkiem natrafiłem w internecie na stronę Bractwa Spolszczenia z 2019 roku, w której podlinkowali ten sam komiks już przez nich przetłumaczony. Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu przygotowywać swojej wersji tłumaczenia, tylko po prostu dam Wam link do ich gotowego pliku. Mam nadzieję, że komiksy będą dla Was interesującą ciekawostką, tak jak były dla mnie. Dajcie znać, gdybyście zauważyli ewentualne błędy, no i życzę udanej lektury. Trzymajcie się i do usłyszenia.